we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place, a place where you'll make a just be alone. Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców. Ja nazywam się Grzegorz Jabłoński, to jest mój wspólnik Mieczysław Tański. Należymy do oddziału Biskupiec Okręgu Olsztyn. Witamy wszystkich na locie z miejscowości Wieleń, z odległości 307 km, dnia 3 czerwca 2018 roku. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.20. Pierwsze ptaki zameldowały się godzina 11.23, także liczymy, że to będą jedne z pierwszych gołębi w oddziale. W sumie lot możemy określić do trudnych, ale dość udanych. Zapraszamy do obejrzenia naszej hodowli. Tu w tej chwili mamy gołębia o numerze PL0244, 12 rok, 1687. Jest to podstawowy nasz gołąb rozpłodowy. Mogę dodać, że po nim mamy dwulatka 435, który tydzień temu w bardzo trudnych warunkach z 500-ki wyprzedził inne gołębie w oddziale o 12 minut. Jego syn dwuletni, jego córka roczna, ma trzy czołowe konkursy z 300-300. Także lecą te gołębie bardzo dobrze. W ogóle ta rodzina nam się świetnie spisuje, bo po bracie tego gołębia mamy też najlepszą lotniczkę w tym roku, trzyletnią 682, która już była w tym roku dwa razy druga w oddziale i w zeszłym roku dwa razy pierwsza. To jest samica o numerze 682 z 15 roku, trzyletnia. To jest w tej chwili nasz aktualnie najlepszy gołąb. Prowadzi w lotnikach w oddziale, także ma bardzo dużo czołowych konkursów. Przed tym lotem miała zamknięto kategorię B509. W zeszłym roku była dwa razy pierwsza, między innymi z 500-ki na 1800 gołębi w oddziale. I była pierwsza z maratonu na 4500 gołębi na 4 oddziały. Także no to jest naprawdę wybitny gołąb. W tym roku już była dwa razy druga w oddziale. W tym roku lotujemy metodą totalnego wdowieństwa, z tym, że kilka naszych najlepszych gołębi ma partnerów raczej na stałe. Karmimy dobrymi firmowymi mieszankami. Głównie to jest Van Robays, Wenderzelelaga, Bayers. Raczej staramy się tam po prostu mieszać z różnych firm karmy, ale wyznajemy zasadę, że to muszą być karmy z najwyższej półki. Także jeżeli chodzi o produkty, które stosujemy w hodowli, to głównie opieramy się na produktach firmy Ronfried. Z firmą Ronfried współpracujemy już od kilku lat, także jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.
Na polocie dostają gołębie, karmę z oksyżelem z firmy Ronfrit i z białkiem K plus K Eiweiß. Także również w tygodniu podajemy Blitzform z firmy Ronfrit, Carnispeed. Oprócz tego gołębie młode dostają w zasadzie 5 razy w tygodniu Avidres, zakwaszamy, uważamy, że jest to najlepszy zakwaszacz, który jest w tej chwili na rynku. Stosujemy go od kilku lat i nie mamy żadnych problemów większych ze zdrowotnością gołębi. No także oprócz tego stosujemy jeszcze w czasie lotów bardzo dobry, uważamy, preparat z firmy Ronfrit RO200. Także nawet w dzień lotu wieczorem posypujemy karmę i w piątek rano też posypujemy karmę tym preparatem. Dziękujemy wszystkim hodowcom za obejrzenie naszej hodowli. Wszystkich serdecznie pragniemy pozdrowić i życzyć udanego sezonu 2018 zarówno w lotach gołębi starych, jak i młodych. Do widzenia.